sierpień 80 roku. Po fiasku strajków lubelskich podnosi się fala strajków na Wybrzeżu. Wiadomo, że już trudno będzie ją wyhamować, aczkolwiek takie próby wyhamowania tego strajku się pojawiły 16 sierpnia. Pan jednak został wyznaczony do prowadzenia strajku w Gdyni, czy jak to było? Pan młodym człowiekiem, człowiekiem z Podkarpacia, 21 lat i stoi pan na czele Wielkiego Zakładu Pracy. To jest zbieg okoliczności. Znaczy ja wtedy działałem w Wolnych Związkach Zawodowych tutaj na Wybrzeżu, byłem bez pracy. Na polecenie, ewidentne, to jasne polecenie Bogdana Głosowicza, próbowałem zatrudnić się w Stoczni Komuny Paryskiej. I to się tak złożyło, że po załatwieniu tych formalności 14 sierpnia podpisałem umowę. 15 miałem przyjść pierwszy dzień do pracy do Stoczni Komuny Paryskiej. W międzyczasie 14 rozpoczął się tutaj strajk w obronie Ani Walentynowicz, który przygotował Bogdan w Stoczni Gdańskiej. I kiedy się tutaj zjawiłem, to natychmiast ustaliliśmy, że spróbujemy dla wsparcia Stoczni Gdańskiej zorganizować strajki w innych zakładach. Skąd tu pana taki buntowniczy duch? No, ja sobie wyobrażam, że ktoś po szkole no, chce zmieniać świat, ale wszedł pan w strukturę bardzo poważnie. Przyjechałem na Wybrzeże, to ja przyjechałem z takim nastawieniem. Zresztą Stocznia Gdańska była dla mnie takim mitem, wyrosłem na osłuchaniu się wolnej Europy w 70. rok przede wszystkim. I tkwiło we mnie takie przekonanie, że to jest, ta siła tkwi w tych ludziach nadal i wystarczy. Nie rozumiem, dlaczego oni nie chcą tego zmienić, tego zła, które jest wokół. I stąd też to było niejako powodem takim bezpośrednim, że zatrudniłem się w Stoczni Gdańskiej tutaj w 77 roku. Później od razu poszedłem do szkoły, do technikum budowy okrętów i złapałem ten kontakt najpierw z Robciem tutaj, z ludźmi z Ruchu Młodej Polski, wtedy to była w Robciu Młodzież, która później tworzyła... Obrona praw człowieka i obywatela. Tak. I tam poznałem Bogdana Borusewicza i z racji tego, że pracowałem tutaj w stoczni, to ta działalność wśród robotników, znaczy widziałem jakieś większe szanse. A te szanse, kiedy zaczyna się strajk w Gdyni, jak pan oceniał? Zduszą was, zmiażdżą, czy macie ten potencjał? Ja przyjechałem zdeterminowany, że mam zrobić strajk i nie było innej możliwości, nie było innej opcji. Nie kalkulował pan? Nie, żadnej kalkulacji. Ale nie kalkulowali, bo jawili się doradcy z Warszawy. Ale to było później, ja to zresztą tak oceniam do tej pory, no ci doradcy nam w zasadzie przeszkadzali, nie wiedzieliśmy co z nimi zrobić, jak się pojawili. Oni próbowali zdominować ten strajk, ale to się nie udało.